Reinkarnacja. Dlaczego nie pamiętamy poprzedniego naszego wcielenia? No właśnie, na to pytanie ci odpowiada Jasnowidz Jackowski, a więc kwestia duszy, śmierci, reinkarnacji. Skoro jest reinkarnacja, to dlaczego nie mamy pamięci wstecznej, tak? No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalagujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat kwestii reinkarnacji, kwestii duszy człowieka po śmierci. Przypomnę tylko takie kilka zdań wprowadzenia, jaka jest tak naprawdę teza, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego, dotycząca śmierci, dotycząca duszy. Na podstawie praktyki Jasnowidza Jackowskiego, jako medium, jako człowieka, który nawiązuje kontakt z duszami osób zmarłych, człowieka, który ma ten dar, który po prostu może inne osoby mają, które nie, jeszcze po prostu jakby nie korzystają z tego daru, tak, albo nawet nie wiedzą, że ten dar ma, mają wewnątrz. Natomiast tak, Jasnowidz Jackowski praktycznie odnalazł kilkaset osób zmarłych, kontaktuje się z duszami osób zmarłych. I wiem, że to może być szokujące i po prostu takie zaprzeczenie dla człowieka, który bardzo racjonalnie myśli, ale takie po prostu są dowody, takie są fakty i też potwierdzenia policyjne i dowody po prostu tak podziękowania ze strony właśnie bliskich, krewnych, który, którzy prosili o pomoc Jasnowidza Jackowskiego. Więc nie ma, nie ma piekła i nieba po śmierci. Człowiek rodzi się na nowo w nowym wcieleniu jest zasada reinkarnacji. Człowiek nie pamięta swojego poprzedniego wcielenia, czy czyli następuje kasowanie pamięci e, e, praktycznie, jeśli chodzi o poprzednie wcielenie. E, po co tak naprawdę człowiek rodzi się na nowo? Po co jest reinkarnacja? No najczęściej, wcześniej była reinkarnacja, jak się mówiło, to reinkarnacja jest naprzeciw, tak? czyli ktoś był dobry za życia, to znaczy, że poprzednim wcieleniem był zły. To było bardzo często które, takie tłumaczenie, które nam było y, mówione.

kojarzyła ona się reinkarnacja, bo reinkarnacja, czyli po śmierci na przykład urodzę się i będę na przykład kwiatem, albo zwierzem, będę psem, albo kotem, albo ptakiem, który będzie latał na niebie. No nie, nie do końca tak to wygląda. Jasno i Zackowski mówi, że reinkarnacja służy temu, że człowiek tak naprawdę zdobywa doświadczenie za życia, następnie umiera, dusza jego zbogaca się o te doświadczenia, po czym po prostu rodzi się na nowo, zdobywa to doświadczenia, znowu umiera i znowu ta dusza po prostu zbogaca się o te doświadczenia. I tutaj jest mówi w ten sposób, gdybyśmy przeżyli tylko jedno życie i jednym życiem po prostu byśmy zmarli i dusza miałaby tylko doświadczenia z tego jednego życia, to byśmy się zanudzili praktycznie, tak? Ta wieczność tej duszy po prostu spowodowałaby, żebyśmy się zanudzili, więc ta dusza musi zdobywać różne doświadczenia. No, mi się to teraz okaże w ten sposób, no ktoś powie, że na przykład za życia był lekarzem, po co mu doświadczenia bycia na przykład przestępcą, kryminalistą, bycia jakimś tam po prostu innym zawodem czy podróżnikiem i tak dalej. No, każdy ma z nas, swoje życie, tak? Czy byśmy chcieli wieść po prostu 15 innych żyć, zdobywać doświadczenia? Może nie, ale może to też jest po prostu tego, na przykład Jasnowicz Jackowski nie mówił. Dążenie do tego, żeby dusza była doskonała. Czyli poznając tak naprawdę różne życia, różne, mając różne doświadczenia, nasza dusza może być bardziej doskonała po śmierci. To ta kwestia, na przykład, ludzi za życia, tak? Ludzie, którzy podróżują po całym świecie, bardziej są otwarci, bardziej są tolerancyjni, tak? Rozumieją, że mogą być różne kultury. Różne języki, różne obyczaje. Natomiast ludzie, którzy po prostu gdzieś zamknięci są w tym wąskim gronie, w ciągu tej samej kulturze, kręgu kulturowym, często się dziwią. Ja muszę powiedzieć, że nawet się spotykałem z taką sytuacją, a mianowicie e, mieszkając w Poznaniu, a więc w dużym mieście, wciąż można się spotkać z taką sytuacją, przyjeżdżają tutaj przecież studenci z zagranicy na wymianę, e, tak, którzy przyjeżdżają na rok czasu z całego świata, e, z Azji, po prostu tak, z, e, tutaj z Afryki i tak dalej. I na przykład, jeżeli pojawia się język zagraniczny, tak, nawet nie mówię angielski, tylko jakiś inne obcy, to często można to zobaczyć, nie u wszystkich, ale u niektórych na przykład ludzi, e, także oni się aż po prostu tak z, z, patrzą tak z zdziwieniem, jakby ktoś im w wodą obrą, jakimś wrzątkiem, tak? Takie zdziwienie. No a przecież my żyjemy po prostu w czasach współczesnych, w XXI wieku, Poznań to jest duże miasto, więc no to jest naturalna kolej rzeczy, że na ulicy może ktoś po prostu iść obok nas, kto jest z Bułgarii, kto jest na przykład z Rosji, kto jest ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie jest to po prostu częsta rzecz, natomiast to się może przecież zdarzyć. No przecież zupełnie inna sytuacja jest na przykład na ulicach Londynu, tak? Gdzie jest mieszanka multikulti, i nikt to nie dziwi. Natomiast tu jeszcze po prostu w Polsce można się spotkać z tym, chociaż nie mówię, że to jest taka tendencja. No właśnie, i tu jasno jest mówi w ten sposób, że dlaczego nie mamy, pamiętamy poprzedniego wcielenia. Ponieważ to jest tak naprawdę test dla naszej osobowości, jeśli chodzi o życie, żebyśmy nie ulegali praktycznie pokusom za życia, że nasze po prostu życie musimy po prostu warunkować w ten sposób, żeby nie ulegać pokusom, że pewne zwyczaje czy też nawyki, które nabywamy za życia, my możemy zabrać ze sobą praktycznie po śmierci, dlatego tak ważne jest praktycznie, żeby pozbyć się tych nawyków, czy też nawet tych złych nawyków, które zdobywamy za życia, żeby nie zabierać ich po śmieci, typu na przykład palenie papierosów, hazard czy czy narkotyki, czy alkohol bo praktycznie z tymi nawykami zostajemy praktycznie tutaj po śmierci. Te nawyki są z nami. Natomiast tutaj też jest kwestia tego, że fizyczność powoduje determiny od nas to, że my jesteśmy uzależnieni, tak? Na przykład ktoś jest uzależniony od palenia papierosów, no to jego dusza nie jest uzależniona od palenia papierosów, tylko fizyczność, tak? Odczuwa głód w, w głowie, w mózgu, który mu mówi to, że musi po prostu zapalić papierosa, co na dobrą sprawę jest niedorzeczne, tak? No bo z jednej strony człowiek mówi, że podejmuje samodzielnie decyzje jest niezależny, ma na przykład rodzinę, prowadzi firmę albo jest kierowcą czy na przykład ma po prostu bardzo wysoko eksponowane stanowisko, a z drugiej strony kawałek papieru, e, tak, i tutaj liść tytoniu decyduje o nim po prostu, jaką ma podejmować decyzję, czy na przykład szklanka tutaj piwa, czy jakiegoś alkoholu decyduje o nim. Oczywiście wiadomo, że to są nałogi, że to ma bardzo wpływ silny na naszą, e, e, nasz mózg, natomiast no, na, na dobrą sprawę, to tak jakby na przykład powiedzieć, że jakiś e, tutaj tak koniczynka, która rośnie, czy kawałek trawki na, 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 na po prostu na łące, determinuje ona nas po prostu do to, jak my mamy się zachować, jak po prostu takie podejmować decyzje. Czyli y, test faktycznie za życia przechodzimy, test po prostu nasze sobości, uleganie tak naprawdę pokusom, które są tutaj za życia, no bo dusza po prostu tym pokusom nie musi ulegać, to nasza fizyczność musi po prostu ulegać y, tym pokusom, tak? To my musimy mi dostarczać sobie na przykład, nie wiem, pić pyszną kawę, chociaż no takie pokusy, to jeszcze są po prostu gdzieś w granicach, czy jakieś słodycze, ale dostarczać na przykład inne bodźce, na przykład tej pod nie cenie w związku z seksem, czy na przykład uczucie na przykład jakiejś radości, czy w związku na przykład z alkoholem, z papierosem, z innymi używkami, bo to potrzebuje nasza fizyczność, po prostu mózg nam po to podświadomie dyktuje, żebyśmy w ten sposób postępowali. No i kolejna sprawa to jest tak naprawdę tutaj to, że jeśli chodzi o reinkarnację, to my możemy pogłębiać albo swoje cechy, które w nas są, albo tak naprawdę możemy postępować na przekór swoim cechom, tak, czyli może być właśnie próba rehabilitacji, jeśli chodzi o swoje cechy, to nawet nie chodzi o to, że ktoś był dobry za życia, to w poprzednim, następnym cieniu urodzi się jako zły, tylko możliwość po prostu rehabilitacji, albo też yy, właśnie człowiek według jasnowidza Jackowskiego bardziej brnie, pogłębia swoje cechy negatywne, tak, czyli ktoś był złym na przykład za życia, jakimś drobnym po prostu złodziejaszkiem, umiera, następnie rodzi się w nowym wcieleniu, nie pamięta poprzedniego wcielenia i staje się jeszcze większym tą groźnym przestępcom, jakimś mafiozom na przykład. No oczywiście tutaj groteskowo mówię, ale yy, może to być po prostu w jakiś sposób pogłębienie tych cech, tak? natomiast tutaj na przykład Jasnowiec to przedstawia jako kwestię reinkarnacji na przykładzie historii danego państwa czyli na przykład my urodziliśmy tutaj się w Polsce, co do zasady, chociaż wiem, że sporo ludzi, którzy oglądają mój kanał, moje filmy są z zagranicy, z Wielkiej Brytanii ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady no ale załóżmy, że wszyscy się urodziliśmy w Polsce uczymy się w szkole na temat historii Polski dorastamy, tak, mamy na przykład po 20 lat i mamy pewne postrzeganie Polski, naszej tradycji, historii nawet po prostu mamy pewne jeśli chodzi o Niemców, o inne państwa, o Rosję, jesteśmy od razu po prostu z góry w jakiś sposób ukształtowani. Ale na przykład w taki sposób nie są ukształtowane i narod narodowości, tak? My mamy w jakiś sposób już coś narzucone. Oczywiście możemy po prostu tam nie mówić, że tak, jesteśmy jakoś nastawieni do jakiegoś kraju, ale podświadomie przez historię, no to wiemy, że z historii to Niemcy napadły, czy tam te hitlerowskie po prostu Niemcy napadły na Polskę i tak dalej, czy gdzieś tam podświadomie to ta historia nas żyje. Czyli my w jakiś sposób zostaliśmy po prostu zdefiniowani? Zdefiniowani, zostaliśmy zaprogramowani, natomiast powinniśmy się tak naprawdę urodzić, być czyści, tak, w sensie naszej po prostu naszego postrzegania, Na to nam zostało już narzucone, zostaliśmy w jakiś sposób zdefiniowani, no bo jeżeli Ktoś na przykład, tak, jak ja urodził się w latach 80., to jaki wpływ na mnie miała praktycznie druga wojna światowa? No pamiętam ją z historii, mogli mi oni powiedzieć po prostu moi dziadkowie, moi przodkowie. Natomiast ona w żaden sposób na mnie nie zdeterminowała, tak. Ja nie widziałem ludzi, którzy by ginęli podczas II wojny światowej, a już wyrabiam sobie pewne po prostu określenie, tak. Jeżeli ktoś mi powie 1 września, godzina tam 4.45, wybrzeże w Gdańsku, tak, to od razu po prostu już wiem o co chodzi, tak. Eee, natomiast jeżeli bym na przykład nie urodził się w Polsce, w innym kraju i bym znaczył po prostu o tym mówi, no to oczywiście mógłbym na to wpaść po prostu znając historii, natomiast nie jestem w jakiś sposób kształtowany. Podobnie też z naszą duszą. Jeżeli nasza dusza miałaby praktycznie pamięć wsteczną, a więc poprzedniego wcielenia, ona by w jakiś sposób była ukształtowana. Ciekawa też tutaj, że sprawa taka, że na przykład Jasnoid mówi w ten sposób, że widzi w twarzy dziecka twarz po prostu człowieka starego, że to jest nieprawdopodobna rzecz, która go cały czas jakby nawiedza, z którą nie może się po prostu, od której nie może się odpędzić. No, no, niektóre osoby też to po prostu jakby widzą, że w małym tym dziecku bardzo często jak przychodzi dziecko, tak, to przychodzi cała rodzina do szpitala, teraz jest koronawirus, to nie. Przychodzą do szpitali, oglądają wnuk się urodził, tak, jaki piękny, jaki ładny i tak, a przypomina tam po prostu ojca, matka, a rysy ma takie, a do dziadka jeszcze podobny. Natomiast Jasnowic, Jackowski mówi, że w tym twarzy tego dziecka do jakiegoś czasu, przez ileś tam miesięcy pierwszych widzi jeszcze po prostu jakby twarz człowieka starszego, poprzedniego. Oczywiście no nie ma tej twarzy człowieka starszego, bo to jest to dziecko. Natomiast właśnie może ta reinkarnacja, może ta aura jeszcze się po prostu pojawia z tego dziecka w tych pierwszych miesiącach, w tych pierwszych po prostu nastu miesiącach, tak, w momencie, kiedy to dziecko Zacznie myśleć, zacznie po prostu logicznie, świadomie, zacznie po prostu chodzić, raczkować, wypowiadać pierwsze słowa, zdania. Więc reset tak naprawdę tej pamięci służy temu, żeby nie być obciążony tak, jakby poprzednim faktycznie poprzednim wcieleniem, żeby nastąpiła. No tutaj też mogłaby być kwestia jakby mówiąca o reinkarnacji, dotycząca déjà vu, tak? a więc to, że z czymś takim się już spotkaliśmy, czyli na przykład nasze życie gdzieś jest po prostu z góry zaprogramowane, i my odgrywamy tylko, rolę w pewnym naszym życiu, tak? Czyli nasza dusza po prostu wie, że po prostu za życia będziemy mieć taki schemat życia, określony scenariusz, tak jak w filmie, następnie umrzemy i znowu będziemy odgrywać jakiś scenariusz, jakąś po prostu rolę w życiu. W jednym życiu będziemy lekarzem, w następnym w życiu urodzimy się na przykład jako bankowiec, będziemy pracować jako bankowiec, tak? W jednym po prostu zginiemy, tak? W drugim, tak? Po prostu będziemy mieć rodzinę, tu nie będziemy mieć rodziny i tak dalej, czyli odgrywamy po prostu pewne doświadczenie. Zresztą ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, byłbym ani się z tym zgodzić, tak, że rzeczywiście dusza potrzebuje wielu wcieleń po to, żeby być bardziej doskonała, tak, żeby po prostu mieć szersze spektrum. To tak sama kwestia praktycznie zła na świecie czy wojny. Bardzo często to się spotyka jakby z opinią ludzi, którzy mówią skoro Bóg istnieje, skoro Bóg jest taki dobry, to dlaczego tyle jest zła na ziemi, dlaczego po prostu ludzie giną, mordują, dlaczego chorują, umierają małe dzieci na przykład dziesięcioletnie na nowotwory, na, 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 na właśnie choroby onkologiczne. To jest niesprawiedliwe. Dlaczego taki, który tam pije, ćpa, po prostu nie umrze, a na przykład po prostu takie dziecko niewinne umiera? No właśnie, bo być może to jest potrzebna cała praktycznie ta e, gama tych po prostu odczuć, tych po prostu emocji, tych, tego doświadczenia, żebyśmy mo my mogli po prostu widzieć ten świat, co jest dobre, co jest złe, że to nam pokazuje, tak, że to jest po prostu dobre, to jest złe, że to nas po prostu w jakiś sposób też e, e, powoduje nasze, że postrzegamy zupełnie inaczej świat, tak, Zobaczmy sobie, że na przykład ktoś tam się źle prowadził, brał narkotyki i tak dalej, miał jakąś moment przełomowy, na przykład wypadek samochodowy, czy jakieś inne rzeczy, rzeczy, rzeczy w życiu, czy na przykład tam żółt bez trosko, tak? No to się mówi hedoniści. I na przykład miał jakiś moment krytyczny, trafił do szpitala, ledwo, ledwo, co lekarze go odratowali, zmienił zupełnie swoje nastawienie do życia, po prostu zupełnie inaczej podszedł. No właśnie być może potrzebował takiego odsudzenia odsuc i to była ostatnia szansa, ostatnia praktycznie chwila na to, żeby mógł po prostu podjąć taką decyzję, żeby mógł zmienić swoje życie. Bo gdyby tego nie było, to by dalej się pogrążył, dalej by poszedł na przykład narkotyki, dalej by po prostu balował, dalej by był tym złym człowiekiem i powodowałby dalsze szkody praktycznie dla ludzi, tak? Praktycznie tutaj dla, dla po prostu ludzi. No właśnie. Więc tak wygląda sytuacja. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi o kwestię reinkarnacji. Oczywiście jest to reinkarnacja w, przedstawiona przez Jasnowidza Jackowskiego. Różne religie mają różne E, tak naprawdę interpretacje dotyczące reinkarnacji, różnie one są przedstawiane. To jest tak naprawdę reinkarnacja na podstawie doświadczeń, które zdobył Jasnowiec Jackowski. Tak, czyli tam, odnalazł praktycznie kilkaset, siedemset, osiemset, faktycznie osób zmarłych, tak zwłok. Wskazał miejsce, gdzie znajdują się te zwłoki. No bo ktoś powie, no fizycznie podszedł po prostu i chwycił za rękę zwłoki. No nie, ale wskazał miejsce, nawiązał kontakt jako medium z duszą osoby zmarłej. I to jest jakby pierwsza sprawa. No i też po prostu znalazł się dziesiątki czy też setki osób żywych. To też nie jest tak, że tylko zwłoki odnajduje. Natomiast na pewno jest ich mniej, tak. I na podstawie tego. I tutaj Jasnoiz mówi, że. Bo ktoś powie: No ale to jest dziwne jak nie ma nieba, nie ma piekła praktycznie to też nie oznacza, że należy negować religię kościół katolicki w żaden sposób, tak? To, 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 nie, to, to w żaden sposób się nie wyklucza. To nie jest tak, że skoro tam tego nie ma, to znaczy, że po co ja chodzę do kościoła, a niepotrzebnie wierzę po prostu. Tu jasnowic mówi, że religia jest bardzo ważna. Ona po prostu nas trzyma przy życiu. Jest to bardzo ważny element każdego życia, każdego z nas. Że to nie oznacza, że nie należy po prostu wierzyć w Boga, czy chodzi do kościoła, że to jest bardzo ważne w naszym życiu. Natomiast według jasnowidza Jackowskiego człowiek po śmierci zapada się w swoją jaść i kreuje praktycznie świat na podstawie swoich po Praktycznie doświadczeń przeżyć. Czyli tak mówimy na przykład, że ktoś jest w zażycia, nie? A zostaw go on jest w swoim świecie fantazji. Zostaw ją ona tam jest w swoim świecie praktycznie fantazji, i tak dalej. Tak? Czyli można powiedzieć, że po śmierci człowiek zapada się w swoją jaźń, kreuje swój świat po prostu na podstawie swoich doświadczeń zdobytych za życia. No i teraz, no bo ktoś powie, skoro nie ma nieba i piekła, no to praktycznie nie ma sensu starać się za życia, nie ma co być dobrym człowiekiem, no bo to i tak nie będzie w żaden sposób wynagrodzone. Tylko to też jest pytanie takie, no bo tutaj to jest przy, przy, branie za życie jako zakład, jak z, z Bogiem, tak? ty Tymi coś, ja ci coś. Ja będę chodził do kościoła co tydzień, będę dawał na tacę, będę chodził na pielgrzymkę co roku, do Częstochowy, nawet na kolanach, a ty mi Boże dasz po prostu szczęście, bogactwo, piękną rodzinę i w ogóle karierę i tak dalej. Czyli tu my przyjmujemy jako zakład, tak? Znowu po prostu jako zakład. Idziemy do pracy, ja daję pracę, a pracodawca mi daje pieniądze. No a Wiaranie nie powinna na tym praktycznie polegać, tak? Na umowie. To nie jest umowa, że my spisujemy pewną umowę z Bogiem, idziemy na parafię na plebani spisujemy z Bogiem, a na przykład tutaj proboszczyk jest pośrednikiem, bo na tak to nie wygląda. Natomiast e, tutaj właśnie Jasnoid Jackowski mówi w ten sposób, że człowiek kryje swój, swój świat i po śmierci zapada się w swój jaźń, swój praktycznie świat, który zdobywa, e, w którym zdobywa doświadczenie, czy na podstawie doświadczeń, które zdobył za życia i tak ważne jest po prostu, żeby za życia być dobrym człowiekiem, żeby mieć te do, dobre doświadczenia, ponieważ w tak sposób napanujemy ten świat po śmierci, na podstawie właśnie tych e, doświadczeń zdobytych za życia co od razu nie oznacza, że trzeba być naiwnym, tak, i żyć po prostu jako pustelnik czy tarzan w lesie i kompletnie nie pracować, odrzucam wszystko, pieniądze, pracę, będę żył jako pustelnik, bo to tylko kwestia duchowa. No nie no, trzeba normalnie po prostu funkcjonować, chodzić, pracować, mieć rodzinę, tak, kupić mieszkanie, samochód. No tylko nie, można oczywiście się w tym wszystkim zatacić, no, nie, ma, nie ma sensu, bo to jest szaleństwo, tak, no, trzeba mieć po prostu balans jakby w tym wszystkim. Natomiast warto po prostu, i też nie, nie ma sensu być naiwnym, tak, czy dawać się wykorzystywać, to też że jest inna sprawa. Natomiast m, warto po prostu właśnie zdobywać te doświadczenia pozytywne za życia, bo my praktycznie je zabieramy. A na przykład jeśli chodzi o kwestie bogactwa, pieniędzy, nieruchomości, czy po prostu tam, e, tak, e, no bardzo często można się spotkać, też się często spotkałem z takimi osobami, że jeszcze na krótko przed śmiercią to się chwaliły, że one mają działkę, samochód, mieszkanie i tak dalej. Potem się słyszy, ta osoba na przykład nie żyje, tak. A bo nawet tak, takie po prostu były osoby, które widziałem, że pokazywały, że mają samochód, tak, przejeżdżały Koło mnie specjalnie pokazywały to samo, tak patrzyły, z pogardą z tego samochodu, a potem coś słyszę, że ta osoba już nie żyje. No właśnie, bo tutaj Stanisław no mówi mówi w ten sposób, że przedmioty, dobra luksusowe, nam się wydaje, że my je posiadamy, a my tylko stajemy się ich właścicielami, że te przedmioty zmieniają właścicieli za życia. I rzeczywiście jest to bardzo trafne, celne a tak naprawdę opisanie, ponieważ jeżeli na przykład kupimy samochód, nawet luksusowy, załóżmy Ferrari. No, takie Ferrari kupię na przykład. No, ja nie kupię nigdy, tak, bo mnie nie stać, ani no, po prostu mnie to no, nie, nie interesuje. nie Nieważam, żeby to było dla mnie ciekawe. Natomiast załóżmy, że kupuję Ferrari. No, to ja po prostu to Ferrari, chyba że nie, nie rozbiję tego Ferrari, to będę posiadaczem przez jakiś czas. Potem to sprzedam, tak. Albo na przykład umrę i rodzina sprzeda to po prostu to Ferrari po mnie. Czyli tak naprawdę to Ferrari zmieni posiadacza, a nie ja będę po prostu posiadaczem tego Ferrari, bo teoretycznie to Ferrari powinien mieć i zabrać na przykład do grobu. No chyba że ktoś pojedzie tym Ferrari po prostu skasuje kompletnie i rzeczywiście właściciel umrze i samochód będzie skasowany, także na puszkę złomu, tak? No to no ale nawet ten złom ktoś przetworzy po prostu i coś z tego stworzy, czy jakieś części wymontuje i tak dalej, tak? Czyli my za życia tak naprawdę stajemy się posiadaczami a bardzo często media kre kreują tak jakby naszą po prostu pozycję zawodową czy nasze poczucie, że jesteś więcej warty, bo masz na przykład dom, masz lepszy samochód, tak? W reklamie jest pokazany młody mężczyzna, który jedzie samochodem, ma nowy samochód, salony, on jest dumny, wszyscy na niego patrzą z podziwem i tak dalej, tak? Duma go roz rozpieszcza, rozsadza praktycznie od środka. No a to jest próżność, tak? To jest gra na praktycznie próżności człowieka, że jak kupisz, to będziesz doceniany, będziesz lepszy niż inny. A tak naprawdę w obliczu śmieci jesteś taki sam jak inny. Tak? W momencie jak trafisz do szpitala, będziesz miał zawał, to nie, nie, nie ma znaczenia, czy będziesz miał po prostu miliony na koncie, czy będziesz żebrakiem, tak samo po prostu trafisz do piachu, jak inny, każdy inny. Tak? Co też nie oznacza, że po prostu, tak mówię, trzeba porzucić wszystkie kwestie e, jakby finansowe. Czyli tak wygląda kwestia duchowości. Kwestia praktycznie tutaj śmierci. No i Jasnojc mówi, że nam się za życia bardzo często kojarzy, że śmierć to jest coś takiego strasznego. No bardziej to częst, często jest kwestia tego, że boimy się, co będzie po śmierci, że tutaj coś zostawiamy: rodzinę, pieniądze, firmy, funkcjonowanie. Natomiast Jasnojc mówi, że to po prostu wygląda w ten sposób, że śmierć praktycznie, że po tej śmierci my się przebudzimy i powiemy, kurczę, a tak się tego bałem, a takie proste, jak pstryknięciem palcem. No właśnie, jak styknięcie palcem, to no wszystko na dzisiaj nie ma co Was po prostu dużej. Tutaj zanudzać. Jeśli jesteście ciekawsi więcej takich filmików, to zostawcie koniecznie łapkę do góry pod tym filmikiem. Zostawcie też subskrypcję. Piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.